13 grudnia 1981 roku zbrodnicze komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny na terenie całego kraju. Podczas kilku lat terroru zginęło około 100 osób. Niezliczona ilość była aresztowana, inwigilowana. Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów zaprasza mieszkańców Głogowa i okolicznych miejscowości na obchody związane z tym tragicznym okresem w dziejach naszej ojczyzny. Wspólnie z Państwem chcielibyśmy oddać hołd ofiarom stanu wojennego i wszystkim bohaterom walczącym o wolność. Na obchody zapraszamy już w najbliższą sobotę, 13 grudnia. O godzinie 17 w kościele świętego Klemensa w Głogowie odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. Po mszy zapraszamy do przykościelnej auli świętego Gerarda. Tam odbędzie się spotkanie z panem Pawłem Nowackim, reżyserem filmu Media III RP. Po spotkaniu, po filmie, po pokazie filmowym odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem Dzisiejsze społeczeństwo wobec stanu wojennego. Na tym panelu spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dzisiaj spostrzegamy stan wojenny. Wystąpią w nim oprócz wspomnianego Pawła Nowickiego głogowscy opozycjoniści z lat stanu wojennego, pan Franciszek Kamiński, pan Józef Sławiński, wystąpi jeden z nauczycieli głogowskiej szkoły oraz jeden z mieszkańców, który urodził się pamiętnego 1981 roku. Do zaproszeń przyłączają się działacze Solidarności lat 80., oczywiście również stanu wojennego. Prosimy wszystkich Głogowian, to jest data bardzo tragiczna w naszej historii. Chcemy przypomnieć o tej tragicznej dacie i swoją obecnością wesprzyjcie młodych Głogowian zorganizowanych w Stowarzyszeniu Patriotycznych Głogów i przybądźcie, prosimy. A więc przypominamy, najbliższa sobota, 13 grudnia, godzina 17, Kościół Świętego Klemensa w Głogowie. 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Głogów pamięta. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.